Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Hyundai Kona w konfiguracji dla osób, które chcą mieć ten model w prawie najlepszym spalinowym wcieleniu. Mówię prawie, ponieważ nie ma tutaj napędu na 4 koła, ale jest za to najmocniejsza benzyna 1.6 198 koni, jest też automat i bogata wersja wyposażeniowa premium. Startujemy! Lifting, który przeszła Kona na przełomie 2020 i 2021 roku, moim zdaniem w całkiem wyraźny sposób zmienił oblicze tego modelu, bo o ile jego ogólna bryła pozostała po staremu, to z przodu praktycznie każdy element doczekał się poprawek. Z tyłu modyfikacje są mniejsze i skupiły się na zderzaku i światłach, a ogólnie zmiany według mnie wypadają na plus, ponieważ dzięki nim stylistyka Kony stała się na przykład w przedniej części nadwozia trochę bardziej, powiedzmy, harmonijna. Największą nowością w obszarze wyglądu w testowanym modelu jest dodanie wraz z odświeżeniem wersji N-Line ze sportowym pakietem stylistycznym, która jest ekskluzywna dla wariantów tylko spalinowych, przy czym prezentowany egzemplarz należy do zwykłej odmiany premium, która może nie ma zmodyfikowanych zderzaków, ale również występują w niej 18-calowe aluminiowe felgi. Czerwony lakier perłowy Pulse Red wymaga dopłaty 2600 zł. Testowany Hyundai po liftingu nie zmienił się za bardzo we wnętrzu. Z trochę mocniej zwracających uwagę rzeczy mamy elektroniczne zegary, które pojawiają się od środkowej wersji wyposażeniowej Style i przeprojektowane łączenie tunelu środkowego z konsolą centralną, a z totalnej kosmetyki inny wzór bocznych kratek nawiewów. Wciąż zatem można mówić tutaj o dosyć neutralnych liniach i przystępnym rozmieszczeniu instrumentów pokładowych. Odświeżenie Kony przyniosło też zmiany w cenniku. Jak na współczesne czasy przystało, jedną z nich była podwyżka ceny, na szczęście niewielka. Również bogatsze wersje wyposażeniowe zarezerwowane zostały jedynie dla najmocniejszej benzyny 1.6 TGDI, która swoją drogą zyskała o 21 koni większą moc niż wcześniej. Ze zmian jeszcze w słabszym silniku benzynowym 1.0 TGDI 120 koni pojawił się wariant z automatem, silniki diesla zupełnie wyleciały z oferty, no i doszła też odmiana N-Line, o której już mówiłem. Po staremu zostały za to ustalone z grubsza na sztywno półki wyposażeniowe z tylko pojedynczymi pakietami, które można do nich domówić, i już naprawdę dobry poziom, jeśli chodzi o rzeczy na pokładzie, zaczyna się od odmiany Style kosztującej z bazowym układem napędowym 94 400 zł, a z tym z testówki 109 400 zł. Najbogatsza odmiana premium wprowadza w dużej mierze bardziej ekstrawaganckie rzeczy, jak wyświetlacz head-up czy elektrykę foteli, i kosztuje z prezentowanym układem napędowym od 123 400 zł, a dołożyć do niej można tylko skórę, lakier i okno dachowe. Droższe od niej jest tylko N-Line Premium, które dorzuca za 3,5 tysiąca złotych pakiet stylistyczny, a obecnie na wszystkie egzemplarze obowiązuje rabat 4 tysiące złotych. Ja podawałem ceny bez niego. Za 7 tysięcy złotych do mocniejszej benzyny w Konie dokupić można napęd na 4 koła, co nie czyni z tego auta mającego prześwit 17 cm jakiejś terenówki, ale na gruntowych drogach może się przydać. Testowany egzemplarz z napędem naprzód też oferuje jednak możliwość dostrojenia zachowania się napędu do jazdy po nieutwardzonych drogach, co koegzystuje z normalnymi trybami jazdy. Na ustawieniach sportowych od 0 do setki samochód przyspiesza tak. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Taka dynamika podczas jazdy przekładała się na mój duży spokój psychiczny, bo samochód w każdych warunkach miał zapas mocy i odpowiednio żwawo reagował, na przykład gdy chciałem kogoś wyprzedzić. Jednocześnie w trybie normalnym charakterystyka pracy silnika i też przede wszystkim skrzyni biegów nie sprawiała, aby 200 koni pod maską kusiło mnie do złego, bo jeśli chodzi o jednostkę napędową, to na wyższych obrotach ma ona zwyczajny dźwięk, po prostu czterocylindrówki, a z kolei na niskich pracuje niezauważalnie, bez niezdrowych wibracji. Ten fakt wykorzystuje skrzynia biegów, czyli siedmiobiegowy automat DCT, który generalnie stara się trzymać silnik na dosyć właśnie niskich obrotach, nie do przesady, bo nie czułem, aby redukcje były jakoś nienaturalnie opóźniane, ale jednak wiele sytuacji przez dobrą elastyczność w 1.6 TGDI można załatwić samymi obrotami i przekładnia została w ten sposób zaprogramowana. W związku z tym podczas jazdy Koną miałem wrażenie, że duża moc, którą mam do dyspozycji, jest bardziej przeznaczona na specjalne okazje, a samochód ogólnie preferuje płynniejszy, spokojniejszy styl podróży.
W takich warunkach świetnie radziła sobie skrzynia biegów, bo do wspominanych naturalnych momentów zmian przełożeń dochodziła w niej dobra płynność, bo przez kilkaset kilometrów jazdy nie przypominam sobie, aby jakoś się pogubiła i zauważalnie zaczęła szarpać. Odpowiednio przykładnie radziła sobie również w kwestii szybkości pracy, ale głównie przy mniej wymagających zadaniach, np. redukcja 1-2 biegi, bo gdy wciskałem gaz do oporu i skrzynia zmuszona była do mocniejszej redukcji i wkręcenia silnika od razu pod odcinkę, to zazwyczaj miała ona wtedy wyczuwalną zwłokę, w której obrotomierz najpierw wędrował tam, gdzie powinien, a dopiero później pojawiało się konkretne wbicie w fotel. Mnie to nie przeszkadzało, na przykład w bezpiecznym wyprzedzaniu i ogólnie w aucie tego typu zbyt często tego nie doświadczałem, ale fakt zostaje, że jeśli też kupuję wersję 200-konną z myślą o tym, aby często wykorzystywać pełen jej potencjał, to to opóźnienie mogłoby być mniejsze. Jeśli chodzi o spalanie, to na zwykłych drogach, to znaczy takich z limitami prędkości 50-90 km na godzinę, testowany Hyundai zużywał mi około 5,5 litra na setkę. Jazda na drogach ekspresowych podwyższała ten wynik do średnio 7,5 litra, a przy prędkościach autostradowych do 8,5 litra. Na drogach szybkiego ruchu przede wszystkim jednak zwrócił moją uwagę styl pracy układu kierowniczego, bo kierownica stawiała w konie, jadąc powyżej 100 km na godzinę, ponad przeciętnie duży opór w pozycji 0, miała też w typowy dla crossoverów sposób wygładzone reakcje, więc bardzo pewnie mi się wtedy jechało i tak wyraźny opór moim zdaniem to dobre rozwiązanie, bo jeszcze potęguje on wrażenie bezpieczeństwa. W kwestii hałasu przy wysokich prędkościach to przy 120 km na godzinę w kabinie było całkiem cicho i głównie słyszałem dźwięki od podłoża, przy 140 km na godzinę bardziej zwracał na siebie uwagę szum powietrza, ale generalnie i tak Kona pod tym względem wypada moim zdaniem solidnie. Sposób sterowania samochodem z kierownicy pozostał po staremu, co oznacza, że jest on bardzo przyjazny, to znaczy tutaj mamy obsługę komputera pokładowego, tutaj tempomatu z lewej strony, z kolei znajdują się przyciski odpowiadające za system audio oraz przełączniki, a także odbiór połączeń, bardzo dobrze jest to wszystko pogrupowane i bardzo łatwe w obsłudze. Elektroniczne zegary mają wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala i bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o warstwę informacyjną, to oferuje one z grubsza to, co dotychczas, gdy jeszcze były fizyczne tarcze przed liftingiem, tylko po prostu mamy teraz w pełni elektroniczne rozwiązanie. Obrotomierz, prędkościomierz jest w formie ekranu LCD. Zatem to, co teraz widzicie, to są jedyne rzeczy, które można na nich wyświetlać i można modyfikować zawartości lewej, prawej tarczy. Nie jest to zbyt rozbudowane. Niemniej jednak wszystko, co najważniejsze, jest tutaj obecne. Zegary oferują również możliwość zmiany wystroju graficznego. Tak najbardziej można ingerować w to, co będzie przed naszymi oczami się wyświetlało. Mamy taki wzór, taki, ten, który przed chwilą widzieliście bardziej dokładnie. Jest również wzór taki najbardziej bajerancki, nowoczesny. W formie sześcianów są te informacje wyświetlane, prędkość, obroty. Jeśli chodzi o wybór zawartości, no to tak jak wspominałem, zbyt wiele tutaj pozmieniać nie można. Centralny ekran systemu inforozrywki również ma przekątną 10,25 cala, tylko on oczywiście wyposażony jest w warstwę dotykową wraz z nawigacją, występuje w standardzie w wersjach N-Line i Premium. Do tańszych można go zamówić w ramach pakietu Navi za 4,5 tysiąca zł, wtedy dochodzi też system audio firmy Krell. Na szczęście, pomimo dużej przekątnej, Hyundai nie pozbył się fizycznych elementów sterujących. Dzięki czemu w łatwy sposób można przełączać się po najważniejszych modułach i też jak widzicie szybki, gdyby ktoś jednak preferował ekran, to dostanie bardzo dobrą reakcję na dotyk i menu oparte o kafelki, których kolejność można sobie dowolnie do swoich potrzeb dostrajać w przystępny sposób. Mamy też możliwość dzielenia ekranu, na przykład mapa może być na całości, ale można też taką boczną sekcję wysunąć i wtedy w łatwy sposób zmieniać to, co będzie na niej zawarte. Nie tylko się to tyczy mapy, ale na przykład w multimediach również taka opcja występuje. Jest to naprawdę przydatna rzecz podczas jazdy i można sobie właśnie dostroić ten ekran tak jak chcemy, jeśli chodzi o elementy interfejsu. To są odpowiednio duże ustawienia, są całkiem rozbudowane tutaj, ale i tak moim zdaniem całkiem przystępnie jest to wszystko tutaj podane. Te menu wielopoziomowe są tak zrobione, że nie trzeba aż tak bardzo klikać. Wszystko jest dostępne z grubsza pod ręką, więc bardzo dobry jest to moim zdaniem system tak w codziennym użytkowaniu. Trudno znaleźć w nim jakikolwiek słaby punkt. Oprogramowanie tego systemu zostało wraz z liftingiem unowocześnione, przy czym największą taką pozytywną zmianą, jeśli chodzi o sposób obsługi generalnie ekranów, moim zdaniem jest to, że ustawienia auta zostały przeniesione z tego małego komputera, gdzie miały dla siebie za mało miejsca, komunikaty musiały się przewijać, to było niewygodne, czasochłonne, właśnie na ekran centralny, gdzie przestrzeni mają dla siebie zdecydowanie więcej, bardzo fajnie, że tak się stało. W pełni fizycznym panelu klimatyzacji Hyundai już nic nie grzebał i moim zdaniem dobrze, bo chyba nic wygodniejszego od tych pokręteł i przycisków moim zdaniem nie da się wymyśleć, jeśli chodzi o ten obszar.
Też w dogodnym miejscu są przyciski do zmiany podgrzewania, wentylacji foteli, czy też funkcji parkingowych. Lusterka boczne w konie mają odpowiednie rozmiary, zwłaszcza na drogach wielopasmowych. Przydaje się ich słuszna szerokość. Przez frontową szybę dobrze dostrzec można maskę, która ma regularne kształty, podobnie zresztą jak cały przód, ale szyba jest zauważalnie tutaj pochylona, pod szybie dosyć długie. To sprawia, że wjazd gdzieś przodem tym samochodem nie jest ani jakiś przesadnie łatwy, ani przesadnie trudny. Taki zwyczajny, jeśli chodzi o, powiedzmy, obciążenie psychiczne. Widoczność na boki jest ok. Z tyłu po przekątnej mamy całkiem masywny słupek. Tylna szyba jest całkiem spora, wyraźnie pochylona. Umiarkowanie wysoko się kończy i też za nią znajduje się niezbyt dużo nadwozia. Kamera cofania oferowana w tym modelu w standardzie w każdej wersji wyposażeniowej ma przeciętną rozdzielczość, a co za tym idzie ostrość wyświetlonego obrazu, ale już za to pod kątem dynamiki tonalnej bardzo dobrze wypada, wszystkie sekcje są odpowiednio czytelne, czujniki parkowania z przodu i z tyłu dochodzą w wersji style. Promień skrętu testowanego modelu jest niezły jak na crossovera, które zazwyczaj mistrzami zwinności nie są, a ogólnie Kona trzyma poziom pozwalający na poruszanie się po parkingach bez przesadnych trudności. Też nie powinny generować ich wymiary auta, które wynoszą 420 cm długości i 180 cm szerokości. Chociaż przyznam, że samochód sprawia wrażenie trochę większego niż jest w rzeczywistości, to ogólnie do miasta moim zdaniem jest ok. Kierownica przy niskich prędkościach stawia w konie niewielki opór, co ułatwia jazdę, a reakcje auta na jej ruch nie są jakoś mocno żywiołowe i widać w nich bardziej uniwersalne zestrojenie samochodu. Automat w korkach w tym modelu zdecydowanie się przydaje, a średnie spalanie, jakie uzyskiwałem jeżdżąc po Warszawie, oscylowało wokół 8 litrów na setkę. Układ kierowniczy na drogach pozamiejskich w dosyć płynny sposób zwiększał stawiany opór, przez co podróżując z prędkością około 90 km na godzinę wrażenie kontroli nad autem Kona gwarantowało dobre i nie czułem potrzeby aktywacji trybu sportowego, na którym zmiany w prowadzeniu są nadspodziewanie niewielkie i bardziej sprowadzają się do wyczulenia pracy układu napędowego. Generalnie testowany Hyundai jak na samochód tego typu prowadzi się moim zdaniem bardzo przyjemnie, oferując dużą pewność w zakrętach i też całkiem niezłą bezpośredniość bez żadnej gumowatości reakcji. Zawieszenie w tym aucie też zostało zestrojone w sposób uniwersalny, bo widać w nim ukierunkowanie na komfort, chociażby w tym, że z mniejszymi nierównościami amortyzatory radzą sobie cicho i bez ostrych reakcji, ale też nie czułem podczas jazdy przesadnego pływania nadwozia, więc dla fanów wygody, ale nie za wszelką cenę, Kona będzie dobrym wyborem. Podczas jazdy konkretnie nie spodobał mi się jedynie asystent utrzymania pasa ruchu, który włączał się sam po każdym odpaleniu auta i który ingerował jak na mój gust za bardzo, bo na przykład gdy dojeżdżałem do krawędzi jezdni, aby bezpiecznie minąć się z tirem, to już czułem jak kierownica lekko odbija w lewo. Na zakrętach było podobnie i trudno to pokazać w kamerze, bo ingerencje są delikatne, ale generalnie takie niespodziewane korekty toru jazdy skłaniały mnie do wyłączania tego systemu, co na szczęście można łatwo zrobić przyciskiem na kierownicy. Wiadomo, że ten asystent stara się jak może, ale dopóki nie rozumie kontekstu danej sytuacji drogowej, to trudno mu zaufać. Dekoracyjne oświetlenie przestrzeni na nogi w konie znika, gdy się odpali tryb D albo R skrzyni, jest obecny tylko na postoju. Jedynym takim permanentnym dekoracyjnym elementem świetlnym jest oświetlenie przestrzeni na kubki na tunelu środkowym. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały tutaj na kolor niebieski, co bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o taką estetykę, ponieważ tworzy taki charakterystyczny dla Hyundai'a, ale też futurystyczny i fajny nastrój tutaj po zmroku. Jednocześnie wolałbym, żeby były one troszeczkę jaśniejsze. W niektórych innych modelach tego produktu nowszych się to stosuje i moim zdaniem wpływa to z korzyścią na czytelność. Tutaj też nie jest źle, no ale jednak ten odcień jest jak dla mnie troszeczkę zbyt ciemny. Jedynym brakiem, jeśli chodzi o oświetlenie w tej kabinie, jest brak podświetlenia sterownika lusterek. Pełne światła LED z przodu w konie obecne są teraz od wersji Style, a nie tak jak wcześniej dopiero od Premium. Wraz z liftingiem doszły też diodowe kierunkowskazy zintegrowane z paskami do jazdy dziennej, a dolne sekcje ze światłami głównymi zyskały ładniejszy kształt. W bocznych kierunkach w testówce również są dosyć skromne LED-owe segmenty. Tak samo jest z tyłu i w tej części nadwozia odświeżenie modelu przyniosło też zastąpienie żarówek diodami w kierunkowskazach i te wszystkie zmiany wypada mocno pochwalić, bo obecnie prezentowany model po ciemku wygląda nowocześnie, już bez żadnych ale i też naprawdę ładnie, lepiej niż wcześniej. Światła Kony są zwykłymi statycznymi LED-ami i oferują one dobrą moc świecenia, a także niezłą precyzję. Generalnie nie można się do nich przyczepić, chociaż biorąc pod uwagę cenę auta w topowych wersjach, już jakieś bardziej adaptacyjne rozwiązanie Hyundai mógłby w nim zaoferować.
Pilot Kony obsługujący system dostępu bezkluczykowego wraz z liftingiem nie zmienił swoich kształtów, co oznacza, że wciąż jest on dosyć cienki, nie jest też zbyt ciężki, ma obłe linie, więc w żaden sposób nie przeszkadza w kieszeni. Modyfikacjom uległy jednak zastosowane materiały, nie te srebrne, ponieważ one zostały po staremu, ale ta główna czarna część kiedyś była pokryta takim bardzo fajnym, lekko gumowym tworzywem, świetnie wyglądającym, bardzo miłym w dotyku, też nie łapiącym zarysowań. Teraz mamy tutaj po prostu zwykły czarny plastik, który też wypada nieźle, no ale pod kątem estetycznym jest gorzej niż kiedyś. W górnych częściach deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce mamy twarde tworzywa. Te na desce moim zdaniem wypadają ok, to znaczy nie błyszczą się w słońcu, mają taką lekko matową fakturę. Jeszcze fajniejsza faktura obecna jest na wstawce na desce rozdzielczej, która to ciągnie się na drzwi, ale już w ramach twardego elementu. W niższych częściach drzwi mamy jeden miękki fragment, to znaczy podłokietnik, tylko w tej strategicznej sekcji. Tutaj mamy niestety już twardo, tutaj też jest wykończenie skórzane, pakiet skórzany swoją drogą, kosztuje 5000 zł, dodaje też wentylację foteli w niższych częściach kokpitu. Mamy w konie kontynuację twardych tworzyw, które wyglądają trochę bardziej plastikowo niż te powyżej, ale jako, że są w takich mało eksponowanych miejscach, to w żaden sposób nie zwraca to uwagi. Tunel środkowy, konsola centralna, te sekcje są tutaj wolne od fortepianowej czerni, dzięki czemu łatwo można utrzymać je w czystości. Też wszystko tutaj odpowiednio działa, jakieś przyciski, pokrętła. Jeśli chodzi o spasowanie, to tylko ten element troszeczkę tam czasami, jak się tak mocno go ponaciska, wydaje jakieś pojedyncze trzaski, ekran już nie, podczas jazdy nic się nie działo, więc realnie żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam. A ogólna jakość wykonania moim zdaniem wypada nieźle, bo nie ma czym się tutaj zachwycać, ale też nie ma jakichś elementów, do których można by się bardziej przyczepić. No chociaż do jednego w sumie można, to znaczy przez to, że deska rozdzielcza nie ma żadnych kolorystycznych akcentów, jest ona bardzo ponura. W testowanym egzemplarzu problem takiej ciemności kokpitu był rozwiązywany skutecznie przez jasne skóry, no ale umówmy się, w niewielkiej części samochodów, które będą wyjeżdżały w Polsce z salonów, znajdą się one na pokładzie. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni, żeby nie obijać się o te twarde elementy kolanami. Nad głową również jest ok, ponieważ nawet konkretnie się prostując, co najwyżej moje włosy lekko stykają się z podsufitką. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu zaakcentowany, więc może ograniczać trochę komfort podróży osoby siedzącej centralnie. Tylna kanapa wygląda tak, występuje w niej rozkładany podłokietnik. Pojemność bagażnika Kony to 374 litry, ma on niski próg załadunkowy, spory otwór, a także całkiem regularne kształty. Z praktycznych dodatków po bokach nie mamy żadnych kieszeni w nadkolach, jedynie z lewej strony znajduje się jeden haczyk na jakąś torbę, na przykład z zakupami. Na podłodze jest też przyjemna siateczka, która może stabilizować niektóre bagaże mniejsze. Pod podłogą znajduje się druga podłoga z takim płytkim schowkiem, a jeszcze pod nią znajduje się w testowanym egzemplarzu zestaw naprawczy, ale jest miejsce na koło zapasowe. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń zdolności ładunkowe samochodu rosną do 1156 litrów, uzyskuje się wtedy płaską podłogę, co najwyżej oparcia lekko się unoszą. Lifting Kony moim zdaniem jest udany, bo samochód ten ze swojego zadania, to znaczy bycia przyjaznym i uniwersalnym środkiem transportu, wywiązywał się dobrze jeszcze przed odświeżeniem i duże zmiany potrzebne nie były. A tak Hyundai trochę poprawił wygląd, w niektórych miejscach unowocześnił samochód pod kątem technologicznym, dopracował paletę jednostek benzynowych, niestety kosztem diesli, no ale takie mamy czasy, i ogólnie ulepszył ten model, zostawiając po staremu jego mocne strony. W związku z tym, tak jak przed liftingiem uważałem Hyundai Kony za auto godne uwagi, tak teraz sądzę, że ma on jeszcze więcej argumentów, aby się nim zainteresować. I to wszystko, co przygotowałem o Konie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie im z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!